Nadużywanie i uzależnienie od alkoholu jest w Polsce problemem społecznym. Około 3 miliony Polaków nadużywa alkoholu, a około 800 tysięcy jest od niego uzależnionych. Jeżeli uświadomimy sobie, że codziennie w Polsce sprzedawane jest 3 miliony małych butelek alkoholu wysokoprocentowego, tak zwanych małpek, to każdy rozumie, że należy przyjrzeć się temu problemowi, bo może on dotyczyć każdego z nas bezpośrednio. Lub pośrednio w osobach naszych partnerów czy znajomych. Nadużywanie alkoholu przechodzi w uzależnienie w sposób stopniowy i często niezauważony. Zwykle tak tzw. picie ryzykowne, czyli spożywanie trzech lub więcej drinków codziennie po kilku latach, prowadzi do pełnoobjawowego uzależnienia. Próbuje się w medycynie wyznaczyć granicę tzw. bezpiecznego picia. Czyli nieprowadzącego do uzależnienia. Mówi się wtedy, że bezpieczniejsze jest picie, kiedy dziennie spożywa się nie więcej niż dwa drinki, ale tylko 10 w tygodniu. Oznacza to, że pijąc dziennie dwa drinki, w tygodniu nie pijemy przez dwa dni. Drink oznacza tu 50 ml 40% alkoholu, 140 ml wina lub 0,7 litra piwa 3%. Mówienie o bezpiecznym piciu jest iluzoryczne. Zwykle każdy, kto nadużywa alkoholu, przyznaje się do dwa razy mniejszej ilości alkoholu, niż rzeczywiście wypija. Ludzie, którzy nadużywają alkoholu, znajdują dla siebie samych wiele wytłumaczeń dla picia. Poza tym, w przypadku kobiet, liczby te przedstawiają się inaczej z powodu wolniejszego u nich tempa rozkładu alkoholu w organizmie. W praktyce oznacza to, że tak zwane picie bezpieczne u kobiety to nie więcej niż jeden drink dziennie. Polska modelka i pisarka, przyznająca się publicznie do problemu alkoholowego, powiedziała mi, że nie wiedziała o tym, że można uzależnić się od alkoholu, wypijając dziennie jeden kieliszek wina. Należy słuchać mądrości ludzi odważnych, którzy przyznają się do problemu alkoholowego i którzy wygrali walkę z nałogiem. Jak powiedziałem, Uzależnienie od alkoholu rozwija się wolno i podstępnie. Ludzie piją z różnych powodów. Mężczyźni częściej piją dla zabawy i przyjemności, wybierają ten sposób spędzania czasu z powodu przyjemności, które sprawia im picie. Z kolei kobiety piją zwykle, żeby uciec od lęku, smutku, problemów czy bezsenności. Jedna i druga droga biegną równolegle i prowadzą do uzależnienia. Pamiętam kolegę, z którym bawiłem się przez lata na wspólnych wyjazdach i imprezach. Któregoś dnia okazało się, że bez alkoholu jego organizm wydaje się rozpadać fizycznie. Cały dygotał, był spocony, miał nudności, trudno było mu mówić, bolała go głowa i przeżywał ogromny lęk. Tak wyglądają objawy abstynencyjne. Pierwsza cecha fizycznego uzależnienia od alkoholu. Druga fizyczna cecha uzależnienia to tolerancja. Osoby uzależnione od alkoholu. Mogą wypić jego dużą ilość, a otoczenie może nie zauważać, że są oni pod wpływem alkoholu. Zwykle osoba, która ma 1,5 promila alkoholu we krwi, nie jest w stanie stać na nogach, zasypia i ma trudności z utrzymaniem kontaktu z otoczeniem. Taka zawartość alkoholu odpowiada wypiciu w czasie kilkunastu minut objętości około 0,5 litra 40% alkoholu. Osoba uzależniona może mieć nawet 2-3 promile alkoholu we krwi. I nadal jest w stanie prowadzić samochód, rozmawiać, a nawet wykonywać precyzyjne czynności zawodowe. Jeżeli słyszymy w mediach o osobach, które przy zatrzymaniu przez policję miały 2-3 promile alkoholu we krwi, możemy być pewni, że są one uzależnione od alkoholu. Alkohol oprócz uzależnienia fizycznego uzależnia również psychicznie. Uzależnienie psychiczne polega na nawyku. Trudnej do odmówienia sobie przyjemności związanej w tym przypadku z piciem. Jeżeli człowiek jest już uzależniony od alkoholu, zwykle pije w ciągach czy i dzień po dniu. Pije ukradkiem chowając alkohol w domu i pije w samotności, żeby otoczenie nie zorientowało się, ile naprawdę wypija. Zwykle po 12-24 godzinach od ostatniego spożycia alkoholu. Zaczyna on odczuwać objawy abstynencyjne, które utrzymują się dzień i noc przez około tydzień. 5% osób uzależnionych w trzeciej lub czwartej dobie od zaprzestania picia ma napad padaczkowy w postaci utraty przytomności, drgawek i mimowolnego oddania kału i moczu. Jest to początek padaczki, która wymaga leczenia neurologicznego. Również około 5% osób uzależnionych od alkoholu w trzeciej, czwartej dobie. Rozwija majaczenie alkoholowe, zwane w społeczeństwie również z łacińskiej nazwy jako delirium tremens. Majaczenie to zaburzenie świadomości przebiegające z zupełną dezorientacją. Nasila się zwykle w godzinach wieczornych i nocnych. Chory nie rozpoznaje wtedy otoczenia, czasem nie wie nawet, kim jest. Przeżywa różne urojone zdarzenia. Często doświadcza halucynacji wzrokowych, słuchowych, które interpretuje urojeniowo. Towarzyszy temu bardzo nasilony lęk. Chory na majaczenie alkoholowe może być niebezpieczny dla siebie lub otoczenia. Może na przykład być w szpitalu i wyjść przez okno na dziesiątym piętrze i zabić się, myśląc, że jest w swoim domu i wychodzi przez taras do ogrodu. Może on być również agresywny, nie rozumiejąc, Prawidłowo okoliczności i zachowań innych osób i urojeniowo interpretując ich zamiary. Dlatego majaczenie wymaga bezwzględnie leczenia szpitalnego. Innym powikłaniem uzależnienia od alkoholu jest uszkodzenie mózgu spowodowane brakiem witaminy B1. Nazywamy to zespołem korsakowa. Alkohol upośledza wchłanianie witaminy B1 w jelitach osoby uzależnionej. Do tego stopnia, że właściwie witamina ta nie wchłania się wcale. W wyniku awitaminozy powoduje to uszkodzenie neuronów odpowiedzialnych za zapamiętywanie. Chory traci zdolność zapamiętywania nowych zdarzeń. Rosnącą z czasem lukę w pamięci wypełnia on nieprawidłowymi wspomnieniami, konfabulacjami, w które on wierzy w 100%. Alkohol niszczy komórki nerwowe i z czasem prowadzi do zmniejszania objętości mózgu i do jeszcze większego upośledzenia pamięci w postaci otępienia. Czyli alkoholizm może prowadzić do takiego samego obrazu klinicznego jak np. choroba Alzheimera. Kolejnym powikłaniem alkoholizmu jest depresja poalkoholowa, związana zarówno z uszkadzającym wpływem alkoholu na mózg, jak i z uświadamianiem sobie przez osobę uzależnioną w swojej sytuacji, często ogromu strat i nieszczęść, które spowodował alkohol w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym. Należy pamiętać, że około 15% osób uzależnionych od alkoholu odbiera sobie życie. Kolejne powikłanie alkoholizmu to zespół Otella. Czyli utrwalone urojenia zazdrości. Zwykle to mężczyzna uzależniony od alkoholu zaczyna podejrzewać swoją partnerkę o niewierność i nie przyjmuje żadnego wytłumaczenia, dlaczego spóźniła się o 5 minut z pracy, albo dlaczego nie odebrała jego telefonu. Dla niego wszystko jest dowodem jej zdrady. Alkohol prowadzi również do wielu powikłań somatycznych. Są to nadciśnienie tętnicze krwi. Niedokrwistość, czyli anemia, zanik mięśni szkieletowych, niewydolność serca oraz impotencja. Kobiety spożywające nawet niewielkie ilości alkoholu w czasie ciąży mogą urodzić dziecko z FAS, czyli płodowym zespołem alkoholowym. Dziecko ma wtedy zdeformowaną twarz i będzie niedorozwinięte zarówno umysłowo, jak i fizycznie. Leczenie uzależnienia od alkoholu jest trudne z powodu braku motywacji chorych i częstych nawrotów. Generalnie istnieją dwie drogi w terapii uzależnień. Jedna z nich zakłada możliwość utrzymania całkowitej abstynencji i jest oparta na terapii 12 kroków. Niestety, dla większości osób uzależnionych podjęcie decyzji o całkowitej abstynencji jest zbyt trudne. Dlatego istnieje druga droga leczenia uzależnienia od alkoholu, tak zwana redukcja szkód. Polega ona na ograniczaniu ilości spożywanego alkoholu, żeby zmniejszyć jego szkodliwość zdrowotną. Metoda redukcji szkód może prowadzić z czasem do całkowitej abstynencji, do czego zachęcamy osoby uzależnione. Kiedy człowiek raz uzależni się od alkoholu, jest uzależniony na całe życie. Nie ma powrotu do kontrolowanego picia. Chyba, że jest ono rzeczywiście kontrolowane, czyli na przykład jest to wypijanie nie więcej niż jednego drinka i to sporadycznie. Ponieważ w każdym człowieku uzależnionym tli się głód alkoholu, według mnie ryzykowne dla osoby uzależnionej jest nawet takie sporadyczne picie małych ilości alkoholu. Lepiej zastanowić się dlaczego mamy potrzebę picia alkoholu. Uchwycić tę przyczynę i tak zmieniać swoje życie i siebie, żeby nie potrzebować pić. W Polsce istnieją możliwości sądowego starania się o obowiązek leczenia dla osoby uzależnionej. Rodzina osoby uzależnionej może udać się do Urzędu Gminy, a tam do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Znajdą tam pomoc prawną. Jeżeli sąd opiekuńczy zasądzi obowiązek leczenia, osoba chora na alkoholizm otrzymuje wezwanie na leczenie w ośrodku leczenia uzależnień. Osoby zainteresowane taką formą pomocy i leczenia dla osoby uzależnionej uzyskają odpowiedzi na swoje pytania, odwiedzając Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.